cześć, witajcie wszyscy. Dotarłem do Uniejowa na drugi zlot środowisk detektorystycznych. W ramach zlotu odbędzie się piknik przygodowo-historyczny, a organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym m.in. poszukiwania w tym parku przyległym do pałacu w Uniejowie. Drugi piknik historyczno-przygodowy został otwarty. Rozpoczęte! Jak poszukiwania? No, mam nadzieję, że będą owocne. Na tę chwilę dopiero zaczęliśmy, więc zobaczymy, co będzie się działo dalej. Zaczynamy poszukiwania, zobaczymy, jaki będzie efekt. Ile uda nam się znaleźć przedmiotów. W poszukiwaniach bierze udział ponad 60 osób. Na żywo zobaczymy, co wyszło. Sygnał mocny. Jakaś ozdoba? Nie. Jakiś odłamek. Odłamek, element metalowy. Takiej ilości zakłóceń to jeszcze nie pracował. No chodzi nas tu... Przy liniach energetycznych takie były, nie? Chodzi nas tu ponad 60 osób, stąd też te fale się nakładają na siebie. No właśnie. Jest tam niby te przesunięcia, ale to nie działa. A, klamra, ale jaka ładna. Stalowa z mosiężnym elementem. Nie, cała stalowa. Pani powie, co to jest. Albo jakiś hak. Albo od koni? Może być coś od wozu. Jakby to było szersze, to jeszcze mogłaby rynna na tym wisieć. No tak, tak. Jeszcze mam to. A to ładny gwóźdź, nie? To nie jest gwóźdź. Nie, to jest gwóźdź. Z klamrą jakąś. To właśnie zapięcie. Z tym żelastwem to jest tego typu problem, że tak naprawdę kute rzeczy występowały i w XX wieku, tak? Malutka, pistoletowa chyba. Pistolet na pewno, pistolet. Mała ceweczka, snajperka, punktuje wszystko. Tak jest. Udało się coś znaleźć? Już mam pół torby obiektów żelaznych. Nic ciekawego na razie. Co ciekawego udało się znaleźć? Na razie sam złom wychodzi. No to jakiś element metalowy, jakaś śruba chyba. Jakaś śruba na to wygląda. Tak, to jest stalowe, bo w pierwszym dołku wyglądało jak zakrętka od granata. To się nazywa poświęcenie w pokrzywach nawet. Tu szpili pod potem. A jak efekty? Co? A jak efekty? Jakieś guziki takie podobne do kontuszówek. A, no coś wychodzi. Jak głęboko był, nie? Głęboko był. Groźny. A na zlocie w Uniejowie pokazał się Golden Maniek. Cześć, znany witam wszystkich YouTuber. Serdecznie. Znany YouTuber. Cześć, cześć, witam serdecznie. Ja dzisiaj jestem tylko, sorry, że przejąłem pałeczkę, ale tak z przyzwyczajenia, wiesz. Tak, na GoPro. Słuchajcie, no przyjechałem tylko na 2 godzinki zobaczyć, jak chłopaki tutaj sobie radzą w poszukiwaniach. No i co, no i będę zmykał do domu, do Londynu, tam przetrzepywać tą tamizę czy też pola. I fajnie było się spotkać ogólnie z chłopakami, także miło super. Miło cię było poznać, także dzięki również. Pozdrawiam wszystkich no, serdecznie. Pozdrawiamy również wszystkich.
poszukiwania trwają. Musiałem włączyć kamerę i podzielić się wami jedną z refleksji. Jest to niesamowite, że organizatorzy dogadali się z odpowiednimi instytucjami i uzyskali pozwolenie na to, aby przebadać teren przyległy do pałacu. Wydarzenie te pokazuje nam ten poprawny schemat współpracy poszukiwacza z konserwatorem zabytków, no i do tego z właścicielem pałacu. Szczerze gratuluję wszystkim i życzę, aby piknik historyczno-przygodowy rozwijał się przez kolejne lata. Cześć Paweł. Cześć. Jak efekty poszukiwań? Bardzo fajnie, wyciągnąłem 3 monetki, mam 3 grosze, coś bardzo starego, jakieś sreberko do identyfikacji. Wprawdzie się kaniec, ale jest i tak poza tym powiedzmy większość złomu. A jak atmosfera i samopoczucie? Jak zawsze na zlotach u Radka i Witka atmosfera rewelacyjna, super się bawię, jestem po raz drugi i na pewno nie po raz ostatni. Na pikniku historycznym można obejrzeć zabytkowe pojazdy. Podejdziemy do nich i przyjrzymy się z bliska. Organizatorzy pikniku historycznego zrobili tak zwaną piaskownicę i każdy, kto nie miał do czynienia z wykrywaczem metali, może podejść i zobaczyć, jak on działa. Ja już rozwiewam wątpliwości bądź troskę młodych tutaj gierków. Nie będą się zabijać. Dobiega już koniec pierwszego dnia spotkania detektorystów festiwalu historyczno-przygotowego. Na wieczór organizatorzy przygotowali nam kino nocne. W pobliżu Pałacu Arcybiskupów Gnieźnieńskich można obejrzeć film w plenerze. 1917.